Dzień dobry Państwu. No i znowu nie, nie będziemy się mogli spotkać w najbliższych dniach. My cały czas pracujemy. Spektakl Prawiek Olgi Tokarczuk jest gotowy. Mieliśmy wewnętrzny pokaz. Mogę powiedzieć, że nasi aktorzy, cały zespół i reżyser Jacek Boa wykonali ogromną pracę i spektakl jest mnie bardzo poruszył, jest znakomity i wierzę, że 29 maja zobaczycie Państwo, zaczniecie oglądać Prawiek. Nie chcę tutaj komentować tego wszystkiego, co się stało, że my nie możemy grać, że my jesteśmy bardzo nie wiem, niebezpieczni w czasie tego, tej pandemii, a stadiony piłkarskie mogą mieć 25% widowni, imprezy rodzinne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo, myślę, przykre. Przede wszystkim dla Państwa, bo my bo wierzymy w to, bo mamy sygnały, że chcecie do nas przychodzić. I się z tego bardzo cieszymy, bo jesteście dla nas no, powodem naszego istnienia i naszej pracy. Więc nie komentujmy, ale patrzmy dookoła i też nie szukajmy logiki, bo logiki w tym nie ma. Próbujemy mimo wszystko sezon zakończyć i po prawieku, 29 maja, już 12 czerwca jest kolejna premiera, która jest w trakcie przygotowań od ponad miesiąca. To jest spektakl Znaczy Kapitan. To jest właściwie scenariusz Pawła Hile według prozy Karola Borcharda, bardzo gdyński spektakl, bardzo morski, nad którym pracujemy. Właśnie skończyłem przed chwilą próbę, wieczorem kolejna próba i to będzie 12 czerwca. A jednocześnie cały zespół pracuje nad sceną letnią. Otóż rok temu w próbach był spektakl Marlena. Jacek Bała pracował online, potem pracowali w teatrze. No i oczywiście wiadomo, że sceny letniej nie było. W tym roku jest scena letnia. Jest scena letnia 26 Czerwca, to jest ostatni dzień, ostatnia sobota czerwca. Pra premiera Marleny. I w tym momencie będziemy to zacznie się granie nad morzem do połowy, do 15 sierpnia. Takie są nasze plany. Już w ogóle nawet nie chcę myśleć, że coś by mogło kolejny raz to zmienić, bo już nie pamiętam, ile razy musieliśmy to wszystko zmieniać, przestawiać. Bardzo na Państwa czekamy. Aktorzy są naprawdę zdeterminowani, żeby pracować i zdeterminowani, żeby doczekać tego spotkania z widzami. I w imieniu aktorów, zespołu aktorskiego, zespołu, całego zespołu teatru miejskiego, administracji, zespołu technicznego serdecznie Państwa pozdrawiam i zapewniam o naszym oczekiwaniu i nadziei na spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo.